Dobra. Switch z Simonem. Item take. Give. W sumie nawet nie będę im chyba zakładał tych przedmiotów na razie, skoro cały czas żongluję tym Lucky Eggiem. Też chcesz wpierdziel? Dawaj! Pokonam ci Magikarpiem, który złowił, który dał mi mój tata. Twój tata musi być naprawdę okropną osobą. Widać, że twój stary nawet nie wie, jak Magikarp wygląda. Ale był blisko. Chociaż ewolucja Fibasa jest całkiem spoko. Wkurzająca, że ja pierdzielę, ale jest... Znaczy no, wkurzająca, jak się z nim bijesz. Ale jak ty ją masz, to kurde niezła jest. Jak się nazywa? Milotic chyba. Ale to Pokémon, który dostałem od mojego taty! Złóż reklamację. I powiedz, że trener z beretem się z ciebie śmiał. Czy mogę cię zakłopoczyć pewną walką Pokémon? Możesz też mi oddać twoje pieniądze. Landon! Tak zawsze nazywałem protagonistę w... Kurde, teraz to by się ziemny atak przydał, albo kamienny. Zawsze tak nazywałem protagonistę w Ruby, Sapphire i Emerald. W sumie ten, ja spotkałem się z trzema odmianami tego imienia w tych grach. Było Landon, Brandon i Brendan, coś takiego, no nie? Zawsze Landon wybierałem. To chyba nawet w ten sposób się nazywałem, kiedy po raz pierwszy przechodziłem te gry. Chyba Ruby było pierwszą grą, z którą, którą ukończyłem z trzeciej generacji. Ravaged Path. Ravaged Path. Kurde, repel trwa wciąż. O! Thunderstone, super. Okej, okay. Żeby nic z kamieni nie wypadło, bo ja chcę coś dostać z dziczy tutaj. Stomp! Może być. Nauczy się kogoś. Mam nadzieję, że Kapini będzie mogła się tego nauczyć, w co wątpię, chociaż nie wiem, chyba tutaj jeżeli chodzi o... może! Ale nie wiem, czy chcę ją tego nauczyć. Ja tak myślę, dopóki Oval Stone'a nie zdobędę, to w ogóle jej nie wystawiać. A jak zdobędę Oval Stone, to wtedy ją trenować. Ponieważ, no, jak na razie to... O, nareszcie. Zobaczymy, co fajnego możemy tutaj znaleźć i... Flareon. Mamy już Jolteona, to jest ewolucja Eevee, więc mogę zostawić go w cholerę. Dobra. Fajnie jest swoje własne zasady dodawać do Nuzlocka. Wiecie, to robię to tylko po to, żeby tych samych poków nie łapać. Mimo tego, że Jolteon i Flareon to nie są te same poki, to należą do tej samej, do tego samego drzewa ewolucyjnego. O. Dobra. Może być. Fake out. Rób sobie. Nie, co ja kurde zrobiłem? Jeszcze się podrął! Nie, Larka, chowaj się. Chciałem Halinę wystawić. Dlaczego? Bo ona ma ten. Hipnozę. Którą chybiła. W sumie jestem ciekaw, jak tutaj można zdobyć versus Seeker, bo nawet nie pamiętam. Może automatycznie ci dają w którymś momencie gry. Nie, stój. Bug. Jakby ciebie tutaj nazwać, o ile się złapiesz? No, majstrowanie przy Catchrate'cie też jest dobrą sprawą. Tak, wiem. Oszukuję. Tak czy... Ale ten, no... Nigdy nie oszukiwałem, bo zawsze to, co majstrowałem przy randomizerze, to jest zawsze w tym, w...
opisie filmiku. Dobra, jakby ciebie tutaj nazwać? Rukia. Akurat pomyślałem o obliczu. W sumie jesteś... Persjany są trochę wredne jak Rukia. Mam nadzieję, że Payday będzie mogła się nauczyć. Ale to dopiero będę się zastanawiał nad tym. 204, tak. To wciąż ten sam raut. Masz mi coś do dania? Nie, nic nie masz. Wstyd. Jaką osobą jesteś? Czy zostałeś tutaj sprowadzony przez zapach kwiatów? Nie, bo to kurde na mojej drodze byłaś i ciebie rozwalę. Rocker Jimmy. Okej. Jesteś ziemny, więc absorb cię powinno rozwalić. Nie miej żadnych ziemnych ataków jak Earthquake. Na tym levelu? Raczej nie, ale nigdy nie wiadomo. O, Harden. Spróbuję zobaczyć, jak Crash Claw zadziała. O, Psybeam? Na tym levelu? Okej, dobra. Chociaż może. Bym raczej Confusion się spodziewał, bo to jest słabsze, ale... Dobra, niech będzie. Rewolucji na dupie Simona nie zrobiło, całe szczęście. O! O! Przyda się. Lir, wypierdalaj. Bronzor. Właśnie, to co jeszcze wkurzało mnie w tym. Chciałem powiedzieć, to co źle zostało zrobione w tym. No i co mnie też wkurzało w... Diamond i Pearl, no nie? Ponieważ ogólnie uważam, że Diamond i Pearl zostały źle zrobione pod niektórymi względami. I tak patrzę na Bronzora i przypomniały mi się te wszystkie problemy, które miałem, kiedy grałem w te gry. Otóż w Diamond i Pearl, oryginalnym, bez żadnych randomizerów i tak dalej, mamy tylko i wyłącznie dostęp do dwóch typów ogniowych. Dwóch drzew ewolucyjnych. W tym jeden jest starterem, a drugi to Ponita i Rapidash. Więc hej, zajebiście. Fizyczny ataker, który raczej sobie z Bronzorem zbytnio nie poradzi, bo on ten... on jest psychiczno-stalowy Bronzor. I Bronzor właśnie też ma lewitację, co oznacza, że jedyne co może go skrzywdzić, to ogień. A że ma dość sporą obronę, bo stalowe pokemony zawsze mają dość sporą obronę. I Rapidash i Chimchar są... no, Ponita i Chimchar proteinu są raczej takie bardziej fizyczne. Właśnie mamy problem. No i jeszcze fakt, że ostatnia ewolucja Chimchara ma... jest też walcząca jednocześnie. To powoduje, że z Bronzorem jest dużo problemów i jego ewolucją. W ogóle Diamond i Pearl, szczerze mówiąc, jeżeli chcecie się zaznajomić z Sinnoh, to właśnie Platinum jest najlepszą grą. Diamond i Pearl też mogą być, ale tak jak powiedziałem, w niektórych momentach taki... Czemu Thundershock użyłem na elektrycznym? Nieważne. Diamond i Pearl naprawdę niezbyt im się udało, szczerze powiem, Game Freakowi, ale z drugiej strony no to jest zrozumiałe, ponieważ to były pierwsze gry na DS-ie, no nie, no ta, tak jakby to powiedzieć, nowy sprzęt i tak dalej, trzeba się do wszystkiego przyzwyczajać po raz kolejny. Na GBA całkiem dobrze im poszło. Diamond, nie, ten Ruby, Sapphire, Emerald, Leaf Green, Fire Red, no nie, więc doświadczenie z Game Boyem mieli, a wiecie, z DS-em to raczej znikome. Szczególnie wtedy, kiedy DS było nową konsolą. Ale tak. Ogólnie Platinum dużo rzeczy naprawia, które zostały spieprzone w Diamond i Pearl. Tak więc no.
O chwila, podwójna walka się szykuje. I podwójny wpierdol. Oh my god, to trener! Możemy rozwalić jednym strzałem tego trenera, czyż nie Liz? Jesteśmy najsilniejsze w naszej klasie. Si nie zesrajcie, wasze pieluchomajty. Max i Joe, cool couple! O, Charmeleon! Kurde! Skąd wy takie zajebiste pokemony macie? Ale dobra. Ty dostaniesz tak w łeb. Ty dostaniesz tak w łeb. Chyba to powinno zwanshotować Chatota. O, prawie. W sumie Chatot też ma taki fajny atak. Nazywa się on Chatter, no nie? W sumie to jest, wiecie, Chatot to jest papuga, widać, no nie? I Chatter polega na tym, że to jest cios, który jest, jakby to powiedzieć, no, jakby to, no, Chatter pozwala nam nagrać przez mikrofon to, co ma być podczas tego ataku powiedziane. Na przykład możemy powiedzieć bardzo głośno KURWA! O, właśnie, dobre miejsce. I ten, to zostanie powiedziane przez Chatota, kiedy użyje ten atak. I im głośniej powiemy kurwa, na przykład, co czasem, no, zdarzy się głośno powiedzieć kurwa, jak jesteś zdenerwowany, to znaczy, to ten, im głośniejszy jest to, co powiemy przez mikrofon, tym silniejszy jest ten atak. Co jest, to jest całkiem fajna sprawa, ale o ile dobrze słyszałem, jest jakiś zbugowany. Wake up slap bezużyteczne, chyba że. Zobaczymy zaraz, ile to zadaje obrażeń. 60, tam... może być. Nie najlepsze, nie najgorsze. No. Hell yeah, no. Mam nadzieję, że jak złapię kiedyś Chatota, może, to uda mi się jakoś ogarnąć to, ten atak. Na przykład, ja nauczę mojej... Ja zawsze myślałem, właśnie, że jeśli będę miał papugę Flora Roma Town, to oczywiście nauczę ją, kurde, bluzgać, bo co innego? Fajne papugi są. Repel War Off, dobra. Dawaj mi owocki. Zabrałem ci z mordy i nic nie powiedziałaś, bo dalej patrzysz się w oddal. No, w oddal? Tak to się mówi? W dal! O! Score! Do czego ten score jest? Tego nie wiem. Tak czy siak, nieważne. Route 205. Tak jeszcze mówiąc o muzyce, to... Te... Kurde, trochę głupio mi jest, że ja cały czas mówię w negatywach, jeżeli chodzi o tą grę. Help, help, trainer, proszę, ja chcę zobaczyć mego papę! Mój papa i ja mieszkałyśmy w tym Valley w Windworksie jakimś. Ale wtedy dużo ludzi przyszło, jak dziwnie ubranych cosplayerów przyszło i wykopali mnie i zmuszają do czegoś mojego starego. Już kurde, chyba wiemy do czego. Proszę, trenerze, tęsknię za moim starym. Ale tędy jeszcze nie możemy iść, chyba że. Tak, ale wiem, co możemy zrobić. Znaleźć sobie kolejnego przydupasa. Chwila, kurde. Gdzie jestem? A jak już idę, to... Route 205. Route 205. Wciąż nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego ta muzyka zwalnia, kiedy ja w Excelu się bawię. A nie, Valley Windworks. Okej, jeszcze inne coś. Valley Windworks. Co tu będzie fajnego do złapania? Uhuhu! Kadabra! Super! On ma takie fajne wąsy, tylko szkoda, że to samica, bo samce mają większe wąsy, ale co tam? Zajebiście, kurde!
jest taki żółty i fajny i ma łyżkę. Jakbym chciał zjeść płatki albo zupę, to zawsze może mi pomóc. BUM! Hell yeah! Jak mogę ciebie nazwać? Chyba wiem. Tak. Jako że... zapewne nieraz słyszeliście, że Pokémony są satanistyczne i tak dalej, no nie? Więc mam dla Kadabry idealną nazwę, ponieważ zawsze pokazują jego ostateczną ewolucję a la Kazama, no nie? Że jego łeb jest podobny do pentagramu. Więc nazwę cię... Bapomet. Nie, zaraz, jesteś samicą. Kurde, samicą jesteś, ja pierdzielę! Przecież nie, mogę to odratować. Bapometa, this is your time. You're gonna sparkle, you're gonna shine. Okej. Okay. Kadabra. Super, zajebiście. Podoba mi się to. Quick ball. Dobra, on nas nie przepuści chyba, dopóki czegoś nie znajdziemy. Tak. Okej. A nie, mogę się z nim lać, dobra. Kurde, Rexia nie wziąłem, on ma Lucky Egg. A trochę exp się z tego jale. Znowu Zoe! 17 level, macie kręcę. Tak, rozdepta cię Halina. Myśląc o Ferdku. I mówiąc, Ferdek, ty je łopie. Kurde, fajnie by było jakiś lore wymyśleć do tej gry. Za duży level. Musisz dostać w piernicz. Z Lucky Eggiem dostałaby więcej. Yeah, I'm really supposed to... Nie doczytałem, kurde. Czy to nie jest świetne? Zostałem zownowany przez jakiegoś dzieciaka, który ma 24 lata. Ale nie możesz niczego zrobić, jeżeli zamknę się w... A! Dobrze mówiłem. Teraz zamknij się w środku i nas nie wpuści bez klucza. Właśnie. A inny klucz tutaj się nie znajduje. Moi kompanii mają gdzieś indziej go. A, w ten sposób nie jestem przegrańcem. Ale zgadnij co, jak ich rozwalę, to pewnie sami mi dadzą. Heje! Yeah. Route 205, jeszcze tu mogę kogoś złapać. Usiedź! Tyle opcji! Czyż to nie jest piękne? Oczywiście, że jest. A i przy okazji, dzisiejsza sesja jest sponsorowana przez kubek ciepłej herbaty. Z miodem. Może powinienem był wcześniej o tym powiedzieć, na samym początku, ale lepiej późno niż wcale. Tak więc no, co mogę powiedzieć o tym miejscu, Floraroma Town? Jeżeli macie alergię, nie przychodźcie tutaj. Właściwie, co tutaj mamy? Pick a bag of colors flower shop. Free berries available. Pewnie konewkę mi dacie, czy coś. Będzie bezużyteczna, ale trenerze, proszę te... O, mówiłem. Czyli no, mechanika sadzenia owoców z trzeciej generacji tutaj przychodzi po raz kolejny. Dziękuję za owoc. Kurde, jagodę! Berry to jest jagoda! O! Akcesoria, tak? Za jagody? Co ty chyba to pierdoliło, co? Nie ma mowy, kurde! Ja wolę zużyć moje jagody na ten, na... na leki, czy coś w tym stylu. A nie, kurde, na jakieś akcesoria głupie, co ja jestem. Tak jakby, kurde, mieć pieniądze na leczenie raka i przeznaczyć je na operację plastyczną. A może to trochę zbyt ekstremalny przykład. Flora Meadow, tak? Czy coś takiego? Kurwa, pisz! Nie zmieniaj czcionki, idioto! Flora... Meadow, okej.
zobaczmy, kogo my tutaj mamy. A, tych dwóch zjebów! Wystarczy, nie kłóćmy się już, oddawaj nam ten miód. Zrób to, co powiemy, Team Galactic będzie miała ten miód. Taka kurwa zła drużyna. A pieprzeni, bezużyteczni idioci kradną kurwa miód. Musimy go mieć, by dużo Pokemonów przyszło do nas. To też jest taka mechanika gry w tej grze z miodem, ale to powiem nieco później, kiedy będzie tutorial na ten temat. Hej, ten dzieciak jest świadkiem, co robimy? Kurwa, zabić go! No, rozwiązanie jest proste. Po prostu, no, zabijamy go. Keeping quiet, czyli bycie cichym, oznacza mniej więcej śmierć. O, kurwa! Grimer. Znowu, kurwa! No trudno. Wiesz co? Śpi, słodko, a ja ciebie zabiję w twoim śnie. To było mroczne. Ale hej, walić to. Może i mroczne, ale skuteczne. Do widzenia. Jełopie! Kurde, też dawno kiepskich nie oglądałem. To jest takie do dupy. Obetnął mi moją płacę. Jestem następny, błehehehehech. Walczenie z tobą po tym, jak mój przydupa z ciebie z tobą walczył, da mi, kurde, wyższą rękę nad tobą. Nieprawda, bo Halina nie straciła ani trochę HP, debilu, i mam 6 pokus w drużynie, a ty ile? 1, 2, o! Zobacz. No i czymś takim chcesz mnie zabić. Ale dobra. Nie, nie, Reksio, on ma jajo. Nawet 2 jaja ma! Tylko jedno jest szczęśliwe, o, super. Pieprzone zubaty. Tak. Ja pierdolę. Walnij go! Kurwa! Reksiu, bo ci zara kopa dam takiego, że polecisz w kosmos. No błagam! Zaraz mnie tu kurwa zabije, mojego Reksia. To by była siara. Reksio, największy piesek na świecie zostaje zabity przez zubata, no proszę. Chyba wyłączę animację w tej grze. Albo nie, bo kurde, jak włączę animację, to nie będzie aż takiego klimatu, tylko będą tu kurwa obrazki pokus i paski się zmniejszać HP, nic więcej. Chociaż jak na przykład gracie w Time Keeper, to wam tak lepiej wyłączcie efekty. Łooo! A teraz szczurem mnie poszczuje, o mój Boże, że Reksiu, uciekaj! Ups! Wygląda na to, że żółwie ninja już więcej swojego starego nie zobaczą. Chcę promocję! Zamknij ryj. Nawet nie doczytałem to, co powiedziałeś. Ten dzieciak jest silny, bardzo, bardzo silny. Bardziej silny niż mój słownik, a ja znam dużo słów. Jest już tutaj... No już skończyliśmy robotę, wracajmy do Valley Windworks. O, co to jest za rzecz? Myślę, że jej zapomnieli. O, to jest klucz do wiatraka. To musi być klucz do Valley Windworks. Dla mnie jest bezużyteczne, więc możesz go sobie wziąć. Daj to kurde obcej osobie, nie? Dziękuję za ratunek. Te debile próbowali mnie okraść z mojego słodkiego, słodkiego miodu. No, miód jest słodki, piję herbatę z miodem. Na pewno byli dziwni. Widziałeś, jak się ubierali? No kurde, kolejny disuje na cosplayerów.
to co mówili nie miało też sensu. O, muszę ci podziękować. To jest słodki, słodki miód. Weź jego dużo. Dostałeś miód. Więc no, rozpaćkaj ten miód na drzewie, to może przyciągnie jakiegoś Pokemona. Tak więc no, problem z tym miodem jest taki, że no, gdzie jest tutaj jakieś drzewo czy coś. Jest drzewo. Mogę na przykład tutaj na tym drzewie użyć, no nie? I o ile dobrze mi wiadomo, to trzeba odczekać chyba 6 godzin? 12 godzin? Coś takiego? A jak w ciągu 24 od godzin od założenia tego miodu nie przyjdziemy do tego drzewa po Pokemona, to po prostu miód zostaje zjedzony, więc zajebiście! Jak ja mogę tam wejść, bo ja chcę tego, tą kulę wziąć ze sobą. Na pewno jakiś Master Ball czy coś, a ja nie mam do tego żadnego tego dostępu, chyba że... Nie! Dobra. Dasz mi coś? Tutejsze kwiaty są specjalne, czy widzisz jak się ruszają? Czy widzisz jakie są bardziej żywsze od innych kwiatów w całym Sinnoh, bo one już są zadeptane pewnie. Możesz dziękować Pokemonom za to. Jeżeli rozsmarujesz miód na drzewie, sprawdź później, by zobaczyć czy się rusza. Jeżeli się rusza, to na pewno to jest bardzo często rzadki Pokemon. Nie mogę się doczekać na to, by zobaczyć co się tam dzieje, czy coś w tym stylu. Ale no, myślę, że dla mnie to będzie bezużyteczne, bo na pewno nawet jak użyję tego miodu tutaj, to zapomnę o nim i... kurde... Ech. Chociaż... Jak w... Chociaż nie, bo... Kiedy ja kurde, jutro chyba raczej nie będę let's playował tej gry jutro. Więc no, tak czy siak, to będzie zmarnowany kurde 24 godziny i zmarnowany miód. Więc jebać to. Tak przy okazji, w Ruby, Sapphire i Emerald chcieli już taką... Czy nie, nawet może i w Gold, Silver i Crystal chcieli z miodem coś zrobić. Tylko... nie wiadomo dokładnie jakby to, co oni tam dokładnie chcieli zrobić, no nie? Ale było coś takiego, że miód i tak dalej, no nie? Nawet taki chyba jest przedmiot w kodzie gry. Jednak no nie robi zbytnio nic takiego... W ogóle chyba nic nie robi. Ale nie wiem, nie... ja tam za bardzo nie wiem, dawno nie oglądałem żadnych tych filmików z beta, wersji beta gier pokemonowych. Co? Nie ma mowy, masz klucz? Tak, zabrałem im. Zamykanie tych drzwi było bezużyteczne. Ale hej, jakbyś wsadził klucz do dziurki z kluczem, to bym był w zasadce w ogóle. Jestem przegrywem jednak. Nie ma czasu, żeby się nad sobą użalać. Muszę zaalertować komandera. Tak. Idź i to zrób. Widzę za ścianą tego komandera. To Rudzielec! O, to jest, nie jest wcale fajne. To jest naprawdę praca, mówię ci. Ta. Nie lubię, kurde, Team Galactic. Pieprzone popaprańce i tyle. Burmi. Spalić! Kurde, Reksiu! Cały czas zapominam zmieniać moje poki. Ja pierdzielę, ja to jestem zapominalski. A gdyby tak dla Reksia dać stąd? Chociaż nie, na razie będę trzymał. Kto wie, może się przyda. What? Some brat messed my job. I dobrze, nie będziesz kurde... Nie dostaniesz pieniędzy za twoją pracę. Item take... Nie, kurde! Item give chyba. To Shellbell było, tak? Tak. To kto ma kurde Lucky Egg? Oskar chyba ma. Gdzie to? A, tutaj pisze. Lucky Egg, dobra. Więc teraz jego trenujemy. W sumie Simon w kolejce jest, ale... Nieważne.
Simon powinien być następny. Zbieranie elektryczności z Valley Windworks to jest nasza misja. Pewnie zdrać mi kurde wszystko. Ale muszę przyznać, muzyka ich podczas ich walki jest okej, okay, jak na standardy Sino. Przyznam. Jesteś duchiem i metalem, ale chyba Rock Smash na ciebie nie zadziała. Tak. Ale kurde, poki moglibyście mieć lepsze. Tak przy okazji dla tych ludzi, którzy płakali, że kurde, w Emeraldzie miałem legendarne poki. Wyłączyłem je. Nie będzie ich ani w liczy, ani u trenerów. Dlaczego? Ponieważ jak ja nie mogę ich mieć, to nikt ich nie będzie miał. O, lalka też nie ma kurde tego levela, więc ją też trzeba wytrenować. Skorupi jest całkiem spoko. Jego ewolucja bardzo mi się podoba. Drapion. Czym jest Drapion? Kształtami! Nie no, czasami jak patrzysz na te poki, myślisz sobie, co to kurde ma być? Właśnie też jak patrzysz na takiego Drapiona, to myślisz sobie w ten sposób. Ale nie wiem, mi jakoś ten jego design się podoba. Możecie sobie sprawdzić w internecie, jak on wygląda. Albo może ewentualnie tutaj zobaczycie, kto wie, za ile części. No, Cristiano Ronaldo.